No, zrobiłem to, czyli miałem taką tezę, że marzenia trzeba spełniać i po prostu je spełniłem. I teraz jeszcze nie wiem, to jest tak na gorąco, że trudno mi tak ogarnąć, ale no szczęście to, takie małe szczęście. Czy to jest musical, czy to jest spektakl filmowo-muzyczny, czy to jest kolaż, światłoczuły. No, zastanawiam się ciągle i chyba ten spektakl jest najbliższy, ale spektakl to teatr, a to nie był teatr, więc gdzieś... Jednak film jest tu dość ważny. Bardzo ważny. Fabuła jest jak gdyby motorem napędzającym. Do tego doklejona jest muzyka i takie mieliśmy założenie, żeby te dwa światy, filmowy i muzyczny, się równoważyły. Jeżeli się w miarę równoważą, no to jest to, co chcieliśmy uzyskać. To jest ciężka robota. Ciężka robota i chyba ofowo jest jeszcze trudniej kręcić, bo jak jest ekipa zawodowa w cudzysłowie, to każdy ma swoją działkę, zajmuje się swoją działką i jest super. A u nas każdy miał 5-6 funkcji i to było najtrudniejsze. Ten ogrom pracy, który trzeba było wykonać, to jest ciężka robota, jeszcze raz podkreślę. Chyba łatwiej jest po prostu koncertować i śpiewać. Zawsze uważałem, że muzyka jako taka przestała spełniać tą taką wiodącą funkcję, którą miała w latach 70. na przykład, że była tym kluczowym momentem gdzieś tam spotkania. Muzyka zeszła troszkę na drugi plan, stała się troszkę tym obrazkiem, takim tłem i wydaje mi się, że gdzieś w tym szybkim świecie współczesnym sama muzyka to jest za mało. Potrzeba jeszcze obrazu w miarę szybkiego, dynamicznego i ten cały kolaż, który się tworzy, to jest coś, co współczesny widz jak gdyby rozumie i chyba chce doświadczać. Tak mi się wydaje.